Słuchają Państwo Radio Maria Katolickiego Głosu w Naszych Domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Wita się z Państwem ojciec Benedykt. Rozpocznijmy ten dzień znakiem Krzyża Świętego w imię Trójcy Przenajświętszej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drugi pochodzi z Merili, hiszpański enklawy na północnym wybrzeżu Afryki. Żaden z nich nie był jednak kierowcą. Policja potwierdziła, że funkcjonariusze zastrzelili mężczyznę, który potrącił samochodem dwóch policjantów na posterunku drogowym. W tej chwili nie wiadomo, czy miał na nas polski zamach. Do zamachu doszło około 17 w centrum Barcelony na ulicy Barandra, pełnej o tym porze roku turystów. Doszło do wybuchu pani, którzy szukali sklepu Barbara, restauracja i sklepa. Dopiero później byli ewakuowani przez policję. Brytyjski turysta, który był świadkiem zamachu, powiedział policji, że patrząc na to wydarzenie, miał skojarzenia z niedawnym atakiem ogniowym. W czasie zamachu Steve Garrett był na karku przylegającym do ekranu ulicy na pięknym domenka w Panowku. Rozmówca stacji mówił po panice, która wybuchła. Nagle wielka grupa zbiegła na teren kraju. Zacząłem machać, towarzyszy mi krzyki. Wbiegliśmy do pobliskiej piekarni i schroniliśmy się tam wraz z czterema pieniężowymi pracownikami. Jesteśmy z nami. Ten tam, co wydarzyło się niedawno w Londynie, więc bardzo się niepokoiliśmy. Wkrótce nadeszła kolejna fala na pomoc. Uzbrojeni policjanci. Wyglądało na to, że czegoś szukali. Przyczesywali, starali teren. Polski konsulat generalny w Barcelonie pozostaje w kontakcie z miejscowymi władzami. ONZ informuje, że obecnie rejestr szczegółów tego obywatelstwa poszkodowanych. Resort uruchomił specjalne informacje. NSZ apeluje do Polaków przebywających w Barcelonie, by poinformowali najbliższych, jeżeli są bezpieczni. Prezydent Donald Trump potępił zamach w Barcelonie. Amerykański przywódca zadeklarował wsparcie dla Hiszpanii i zasugerował, że islamski terroryzmem należy się ostro sprawdzić. Z Waszyngtonu, Pan Polski. Prezydent Donald Trump wyścignął Twitterze dwa wpisy na temat zamachu w Barcelonie. Pierwszy potępił ONZ, zadeklarował pomoc Hiszpanom. Zaapelował, by tych zabiciu tragedii. Kochamy Was i zakończymy. Kolejny pisze, wskazał, by przyjrzeć się historii generała Pasiga, który w radykalny sposób uporał się z islamskim terroryzmem na początku XX wieku.
Pozostałe kazał wrócić do swoich ludzi i opowiedzieć, co się wydarzyło. Trzy minuty po północy, 18 dzień miesiąca sierpnia 2017 roku, piątek po 20 niedzieli zwykłej, imieniny obchodzą Bronisław, Bronisława, Helena, Ilona, Klara oraz Nela. Pozdrowienia, życzenia obfitości Bożych darów, życzliwości od ludzi, zrealizowania najskrytszych marzeń. Już za chwileczkę upominek muzyczny. Przypomnijmy jeszcze, kto nam dziś patronuje. Sancja Janina Szymkowiak, błogosławiona dziewica. Albert Hurtado Kruczaga, święty prezbiter jezuita. Święta Helena, gdy cesarzem został jej syn Konstanty, wraz z nim przez 20 lat sprawowała rządy. Prawdopodobnie pod wpływem syna przyjęła chrzest i podjęła działalność, której owocem były liczne ufundowane przez nią bazyliki, m.in. Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem, Grobu Pańskiego w Jerozolimie, Niebowstąpienia Pańskiego na Górze Oliwnej. Odbyła pielgrzymkę do Palestyny i innych wschodnich prowincji. Będąc w Ziemi Świętej, fundowała kilka wspaniałych bazylik, zasłynęła z hojności wobec ubogich, uwalniała więźniów. Wpłynęła na syna, aby wydał osobne ustawy gwarantujące ze strony państwa opiekę nad wdowami, sierotami, porzuconymi dziećmi, jeńcami i niewolnikami. Jej przypisywane jest odnalezienie relikwii Krzyża Świętego. W ikonografii wschodniej jest przedstawiana w cesarskim stroju z koroną na głowie lub w bogatym wschodnim odzieniu z białą chustą na głowie. Na każdym wyobrażeniu towarzyszy jej krzyż, często trzymany wraz z synem Konstantynem. Atrybutami świętej w zachodniej sztuce oprócz krzyża są trzy gwoździe oraz moder kościoły. Ponadto patronem święty Agi Pit z Palestriny, święty męczennik, ponadto święty Firmin, Janek Ryspus, święci męczennicy, ponadto błogosławieni męczennicy karmelici, Jan Chrzciciel, Michał Alojzy, Jakub Sebastian. Za to, co masz, nie kupisz nieba. Marokańczyk z doświadczenie zawodowe uczy tutaj w tej sytuacji tego, że ta osoba, która ma zadłużenie sięgające 600 tysięcy złotych, wcale nie czuje się napiętnowana, czy też nie czuje się tym zawstydzona. Wróćmy zatem do nowelizacji kodeksu karnego, która weszła w życie, przypomnijmy, 31 maja, która mówi z kolei, że co najmniej 3 miesiące niepłacenia uznawane będą za uporczywe unikanie opłacania alimentów i może się to wiązać z sankcjami typu grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. To dobra droga, słuszna droga? To znaczy, z perspektywy prawnika w tym przypisie zostały wprowadzone 3 czy może nawet 4 zmiany. Tak, żeby Państwo mieli, pan redaktor czy też słuchacze mieli świadomość tego, co tak naprawdę się zmieniło, bo mówimy o zmianach, ale nie mówimy o tym, co się zmieniło. Dotychczas artykuł 209 kodeksu karnego, który przewidywał tak zwane przestępstwo niealimentacji, mówił o tym, że właśnie to uchylanie się ma mieć charakter uporczywy. W tym momencie tego słowa uporczywe nie ma. Jest natomiast mowa w pewnym uproszczeniu o zaległości sięgającej czy wynoszącej, stanowiącej równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych. Problem polega na tym, że tak naprawdę w podobny sposób było to rozumiane i w orzecznictwie sądowym, i w tak zwanej doktrynie prawa cywilnego, czyli wypowiedziach przedstawicieli nauki prawa karnego, a nie cywilnego. Natomiast budziło to pewne wątpliwości co do tego, kiedy ta uporczywość ma miejsce. Do tej pory też uważano, że uporczywe uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych to jest takie uchylanie się, które sięga 3 czy około 3 miesięcy, a dodatkowo cechuje się takim pewnym negatywnym nastawieniem psychicznym wobec tej osoby, której te świadczenia miały być należne, czy też wobec samego obowiązku alimentacji. Mówiono o tym, że uporczywe uchylanie się to takie uchylanie się, które od świadczenia, które mogłoby być spełnione, ale nie jest spełnione ze względu na
no, pewną właśnie postawę, pewne aspekty psychiczne. Na pewno jest tak, że wprowadzenie, zrezygnowanie z tego pojęcia uporczywe, a posłużenie się wprost kwestią zadłużenia, które miałoby sięgać co najmniej trzykrotności zadłużenia, wiele upraszcza, bo wiele osób do tej pory, to zresztą są wypowiedzi, które można znaleźć na wielu forach internetowych, w ramach których dłużnicy alimentacyjne próbowali radzić sobie ze swoim zadłużeniem w ten sposób, że wpłacali raz na 3 miesiące niewielką kwotę. W przypadku niewielką kwotę, ja to mówię o alimentach rzędu 200 czy 300 zł, bo często takie w Polsce są zasądzone, kwotę rzędu 20 czy 30 zł. To w ich poczuciu miało dokumentować, że oni nie postawa, tak, ich postawa to nie jest postawa, która cechuje się uporczywością, bo płacą tyle, ile mają. Nie do końca oczywiście odpowiadał to prawdzie, nie do końca, przepraszam, że posłużę się takim kolokwializmem, nie do końca sądy dawały się nabierać na taką postawę, bardziej analizując tego, stan tego, ile to zadłużenie faktycznie trwa, czy ta osoba jest w stanie spłacać, czy nie jest w stanie spłacać, czy jest chora, czy nie jest chora, czy pracuje, czy nie pracuje, ewentualnie czy pracuje na czarno, jak to się potocznie mówi, ale w tym aspekcie to jest na pewno zmiana, która wiele upraszcza, bo nikt w tym momencie nie będzie się zastanawiał, ile to miesięcy to jest uporczywie i czy jeżeli ktoś wpłaca 20, 30 czy 100 zł miesięcznie, to spełnia ten swój obowiązek w takim wymiarze, żeby mógł uniknąć oskarżenia o popełnienie takiego czynu zabronionego. Druga zmiana, która też została wprowadzona, to jest rezygnacja, przynajmniej po części, z tego, żeby to unikanie zapłaty alimentów miało narażać osobę uprawnioną do ich utrzymania, zazwyczaj oczywiście dziecko, na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. W tym momencie takiego wymogu nie ma. Został on wprowadzony jako, został wprowadzony dodatkowy typ takiego czynu zabronionego, tak zwane przestępstwo kwalifikowane, które w przypadku doprowadzenia takiej osoby, w przypadku braku płatności alimentów, jeżeli ten brak płatności skutkuje niemożnością zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, no to została zwiększona kara do 2 lat pozbawienia wolności. Natomiast znowu nie jest to jakaś taka zasadnicza zmiana, bo zazwyczaj to było tak, że te osoby, które były zobowiązane do dokonywania takich płatności, częstokroć mieliśmy właśnie do czynienia z taką sytuacją, czyli z tym, że brak dokonywania jakichkolwiek płatności, w sytuacji, w której drugi z rodziców, bo znowu wracam do tego, że mówimy najczęściej o dzieciach, nie zarabia ponadwymiarowo czy ponadstandardowo, jeżeli chodzi o polskie społeczeństwo, to zazwyczaj skutkowało to też niemożnością zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Wiele osób też spekuluje na temat tego, że zrezygnowanie z tego wymogu niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych jest poniekąd związane z programem 500+, który no, siłą rzeczy miał te podstawowe potrzeby życiowe wielu osób zaspokajać. I to są tak naprawdę dwie kluczowe zmiany. Trzecią kluczową zmianą, która jest już istotna nie z punktu widzenia tych osób, które są uprawnione do otrzymania świadczenia alimentacyjnego, ale z tych osób, które mogą potencjalnie być oskarżone o popełnienie takiego czynu, to jest możliwość, upraszczam troszeczkę, uniknięcia odpowiedzialności, jeżeli zostanie to zadłużenie spłacone w ciągu 30 dni od czasu pierwszego przesłuchania. Przy czym znowu wydaje się, że to nie jest zmiana, która ma szczególnie istotny charakter, bo te osoby, które chciałyby to spłacić, wydaje się, że spłaciłyby to wcześniej i osiągnęły w tym zakresie jakieś porozumienie, a ciężko sobie wyobrazić, żeby te zaległości, które wielokrotnie narosły do dziesiątek czy setek tysięcy złotych, mogły być spłacone w tak krótkim terminie, no chyba, że mówimy tutaj o osobach, które nie dokonywały płatności tylko z tego powodu, że chciały zachowywać się w sposób złośliwy albo wobec byłego małżonka, albo już wobec dzieci bezpośrednio. Kradzieża.